Ciekawa jestem, naprawdę jestem bardzo, bardzo ciekawa, jak długo zajmie mi ogarnięcie tego aparatu na taką skalę, jakbym chciała go ogarnąć, ale no jestem szczerze mówiąc w niebo wzięta, bo czy wy widzicie tą piękną jakość, aczkolwiek jest dużo jeszcze rzeczy tutaj niezrobionych. Więc zrobię to w najbliższym czasie. Ale dzisiaj już wyjdę z tym aparatem, bo idę się spotkać z Paulą i z Filipem i nagram wam z tego vloga, bo idziemy sobie siąść nad wisełkę na kocyku. Wychodzę, pokażę wam, jak wyglądam. Nie, żeby ktoś o to pytał, ale... Idę. Jezus, jestem zakochana w tym aparacie. Ktoś do mnie dzwoni? Cześć! Co tam? Ale widzisz mikrofon? Ale jest, jest top, 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 jest, top quality. Jest, szkoda, tak. Że top content maker nie jest, no ale chuj. Ale masz mnie, więc wyrównuje się. Filip i bycie miłym to nie jest dobre połączenie. W sensie... Ja jestem szczery, a wszyscy to uznają, że jestem hamem. Jest hamem. On jest hamem, no, tylko się do tego nie przyznaje. Gdzie sobie siedzi? Ja tak siedzę też czasami. Aha. Ale to mi... Paulinka idzie za nami z tyłu. Umieram. Wczoraj prawie umarłam. Wy jak się bawicie? Paulina się wczoraj prawie udusiła, bo się zakrztusiłam mydłem, jak myła twarz. Normalnie ludzie mydłem się myją. Paulinka stwierdziła, że... Nie, po prostu zrobiła takie, wiecie, jak miała pianę na twarzy, no i ta piana się dostała nie tam, gdzie powinna, a oczywiście kogo nie było w domu? No byłem z psem, ale dlatego ja się na przykład nie myję mydłem. Wystarczy woda. Widzisz, ja minimalizuję ryzyko śmierci. Ogólnie on to powiedział na poważnie, to nie był żart. On się w ogóle nie myje. Nie, no myje się, ale nie twarz. Naturalne pH. Masz pH do mężczyzn, ja mam naturalne pH. Może wypluj te słowa, bo na razie miejmy nadzieję, że to się odmieniło. Jamnik. W ogóle wiesz, że pod galerią krakowską był jamnik, który wyglądał identycznie jak sushi, ale pani mi uciekła i nie zdążyłam do niej podejść. Powiedziałeś, że masz sushi w domu? Nie. Odezwę się do was, jak już będziemy na kaziku. No. O, nagrał sobie twoją kamerę, bo... Dobrze. Tutaj... Myślę, że on tak. Tego nie nagrywa. Nagrywam. Na pewno? Aha, znajdujemy się w Krakowie, na ulicy Dietla. Znajdujemy się na ulicy Dietla. I dzisiaj pójdziecie z nami na wirtualny spacer po Krakowie. Paulina jest bardzo szczęśliwa, prawda? Wczoraj prawie umarłam, więc dzisiaj jestem kurwa pełna życia. Zmusiałam ją do nagrywania. Gdzieś się taki tramwaj ładny? Ale tramwaj. Pójdziemy dzisiaj na Calzone. Filip nie wiedział dzisiaj rano, Calzone. Że to Calzone. Pójdziemy na Calzone i przejdziemy jeszcze dzisiaj obok kawiarni, do której zawsze się wstydzę wejść, bo jest tam dużo ludzi, młodych ludzi i czuję się jak boomer. Przejdziemy obok niej i znowu tam nie wejdziemy. Jest to Café Belmont. Czemu? Wejdźmy tam. Pójdziemy, bo jestem z nimi, więc tam wejdę. Sama bym tam zaułnia nie weszła. Tym bardziej... Ale ja jestem najstarszy, że ja się będę źle czuł. No myślę, że bardzo duża szansa, bo tam są młodzi ludzie, a my z tymi boomerami, ale jesteś okropny, niemiły, bezczelny. To dopiero początek moich zalet. Paulina, duża szansa, że się zestresuję i będę jak... Okej. Okay. Czuje mnie kamera, że wchodzę gdzieś z kamerą. Ej, w ogóle jak się wchodzi, to musisz się spytać, czy możesz nagrywać? No, super. Wchodzimy tam ze Starbucksem, jakbyśmy co... Może lepiej skończyć pić. To mnie za mało tych napoi, bo będziecie się kawy pod siebie. A możemy sobie. Weźmiemy sobie jedną na pół, proszę. No dobra. Musimy wziąć dwie, bo musimy spróbować na science sport. Gdzie idziesz? Idę tu. Tu? Tak. Spróbować maczy. Zobaczymy, czy jest dobra. Ja chyba się odważę i się chyba spytam, czy możemy nagrać w środku. W środku spytałam się, czy mogę, więc już nie jestem aż tak zastana, ale po pierwsze... Co? No ogólnie wnętrze moim zdaniem tutaj jest mega fajnie zrobione. Też widziałam, że wieczorami chyba oni mają tutaj światełka różowe zaświecone, więc też to super wygląda. Możesz zaprezentować tutaj. Ja. Weźmiemy matcha, bo akurat dzisiaj nie mam ochoty na kawę i jaką bierzemy matcha. Widziałam u was, że robiliście taką matchę chyba z sosem wiśniowym. Czy to jest dostępne? Tak, tak, tak. Dobra, generalnie wszystkie te punkty są tutaj. Okej. Okay. Tak naprawdę no. To mogę dodać do jakiegokolwiek napoju, więc mogę to dodać do latte, mogę to dodać do matchy i... Oh my god, dobra, zejdź. Albo no właśnie na mleku mamy owsiane, mamy krachowe za dopłatą, krachowe waniliowe za dopłatą i... Dużo wyboru, za dużo wyboru. Dlatego daję wam chwilę, żebyście się zastanowiły. Wtedy ładniej się oddziela matcha od tego. O Jezu. Efekty specjalne. Tak, tak, tak.
kocham matcha, bardzo ładnie tu jest i myślę, że ta matcha będzie bardzo dobra, więc przyjdźcie do Cafe Bemol. Trochę tak chyba nie wypada, ale bolą mnie nogi. Mam odcisk na całą stopę, bo zrobiłam 36 tysięcy kroków. The fuck? Overthinking na dniach jest bardzo mocny. I to wcale nie jest fajne, ale ta matcha uleczy mój overthinking. I think. Tak, o, fajnie. Myślałam, że tylko ja jestem taka delulu, as fuck, ale nie. Pip się mnie wstydzi. To nie jest śmieszne. Trzeba to pomieszać. Takie dostaliśmy instrukcje, więc posłuchamy. Po pierwsze chciałabym zwrócić uwagę na to, że nigdzie chyba nie ma w żadnym sklepie takich opakowań, a one są najfajniejsze, bo to ci się wtedy tak nie tak. To nie jest sklep, to była restauracja. Była to jest restauracja. Dobra, uwaga. Wrzucam do pracy zaraz. Zajebiste. To jest pyszne. No. Też jest pyszne. Ale to jest pyszne. Zdrowe, no. No spoko. A to jest marihuana? Nie. Nie. No, to jest trochę crumble. Crumble. It's a crumble. Dojebane jest to ciastko. Idźcie do Cafe Belmont na ulicy Starowiśnej. Nie wiem ile, ale wkleję wam tutaj numerek. Czy ty wyjadasz okruszki? Nie. Idziemy na calzone do Koki. Cieszysz się? Do Koki. Także idziemy. Jak wyjdziemy, to się już... Czy to jest ta restauracja, o której ty mówiłeś? Tak. Raz, jak przechodziliśmy. Tak. No i tego nie chcę. To nie jest ten to Paulinki. Dobra jest. Należy je mąkę ze spodu strasznie, ale jest dobra bardzo. Jezu, bo się nie doceniają. No, zajebista. Nie, dobre. Po prostu jest dobre. Dużo sera, zajebista. Kochani, jesteśmy tutaj drugi raz z Paulinką i idziemy po Little's Pet Shop. Mam nadzieję, że będzie ten taki box, gdzie nie widać coś w środku, więc chodźcie. Ale zróbmy tak, że ja kupię to tymi i nie wiem wiedzieć. Dobra, to ja pierwsza wybieram. Do widzenia, pani. Słuchajcie, wybór jest duży, ale ja wiem, co chcę. Dobra, wybieramy Julce. Ja nie to było co? Ten jest mega cute. Nie ma jamnika? Nie widzę tutaj na razie jamnika. Ten też jest słodki. Którego? Tego? Dobra, to idziemy. Ja obstawiam, że albo wybrała mi kameleona, albo wybrała mi rekina, bo boję się rekinów. Ja obstawiam, że wybrała mi mrówka jada. She knows me. Trzy, cztery. Mi się to skojarzy z twoimi oczami. Ej, masz taki sam kolor oczu, serio. No pokaż. Zrobiłam za zęba. Mrówka jada jest idealny, jest prześliczny. Moi drodzy, Idena w głowie się nie mieści dwa. Zresztą nie sama, tylko z całą ekipą. I czy wy to widzicie? Zgadnijcie, kim jestem. Czy mogłam wybrać inną postać i bardziej się z nią utożsamić? Absolutnie nie.